Hej ekipa, witam was, Tony, witam was serdecznie, niezmiennie i w tych pięknych okolicznościach przyrody, nie wiem czy to wschód czy zachód, nieistotne, witam was oczywiście w Satisfactory, jest ze mną Xantio. Witam. I WB Group. Dobry wieczór. Tak, my jesteśmy nadal przy naszej fabryce, w sumie przy pięknej fabryce, mojej autorskiej fabryce, przy której naprawdę piękna produkcja idzie. Ograniczniki SI lądują na stację ograniczone SI i właśnie z tego miejsca będziemy zaczynać naszą przygodę, bo właśnie tutaj zacznę pierwsze programowanie, które będzie się opierało na tym, żebyśmy my dostarczali tutaj kable katerytowe, a stąd zabierali ograniczniki, więc tutaj rozkład oczywiście ustawiamy. Proszę bardzo, czyli tak, Glasham to jest co? Teraz pytanie, jak się nazywa ta stacja? Glasham to jest kabelki. Glasham to jest kwarc. I dobrze pamiętam. To jest kwarc, dobrze. Czyli, ale to dlaczego nie jest następny przystanek? To co, nie wykrywa mi z mojej stacji? Jak to tak? Dobra, ograniczony SI, w takim razie my się cofamy. I muszę zorientować się, czy mi wykrywa tą stację moją. A, jeszcze jedną rzecz. Wróć, hamuj. Stop. Zapomniałem ustawić jedną maluteńką rzecz. Mianowicie zapomniałem ustawić tutaj, że peron ma tutaj ładować, a tutaj, że peron jest ustawiony na rozładowanie. I teraz jest prawidłowo i dopiero teraz mogę ruszyć dalej. Zbierzemy pociąg, jedziemy do tyłu i jak widzicie troszkę ograniczyłem skład. Mamy tylko 3 wagony i 3 lokomotywy. Nie wiem, czy to wystarczy, żeby podjechać pod te wszystkie górki. Natomiast przetestuję, zobaczę, czy w ogóle on samodzielnie jest w stanie tutaj się poruszać. Jeżeli tak, to byłoby fajnie. Bardzo mi by na tym zależało, żeby nie było aż tyle walniętego. No i mamy Freestat. Freestat. Kurczę, kto wymyślał te nazwy? A wiem, WB. Dobra. Nie, to akurat jest nazwa jednych z miejscowości w pobliżu studia. Tak? Coffee Stain, tak. To ja myślałem, że to ty wymyślisz. No dobra, w takim razie zmieniamy nazwę na Złote Kabelki. Złote kabelki, tylko pytanie, czy łe wchodzi? Łe, nie działa, nadal polski znak w niemem. Dobra, złote. Złote kabelki, tylko zapomniałem o anterze. Złote kabelki ustawiamy i no może nie taki sposób, tylko L. Złote kabelki. Dobra, mamy ustawioną drugą stację i teraz pytanie. Najprostsze, czy rozkład mogę ustawić? Dodaj Glasham. A tutaj się zmienia. Dobra. Złote kabelki. Ustawiamy, jedziemy do ograniczone SI. Z czego złote kabelki. Jeszcze nie odpalam. Złote kabelki. Stacja tutaj jest, a tutaj ten peron odpowiada za załadunek. O właśnie, ten tutaj będzie odpowiadał za załadunek. Jak widzicie, jesteśmy dosyć obciążeni tutaj elegancko. WB, co się dzieje? Nie możesz bić? Nie wiem. Okej. Okay. Według tego nasz rozkład, bo nie można dotrzeć do kolejnego przystanku. Dlaczego nie możesz dotrzeć? Dobra, musimy go chyba ustawić tak jak chcę. Aha, tylko jak mam autopilota, to też nie mogę ruszyć. Więc sami widzicie, same kłopoty na początku. Coś się stało. Coś się zwiesiło mu. Coś mu się zwiesiło na głowie i teraz nie mogę wyruszyć. Break jest... A, dobra. Teraz jest włączony. Teraz się mogę ruszyć. Dobra, czyli następny przystanek mamy złote kabelki i ograniczniki. I teraz powinno to już ruszyć. Mam nadzieję, że teraz autopilot włączony. Więc teraz sprawdzamy. I jedzie. Dobrze, mamy to i sprawdźmy, czy ta droga będzie prawidłowa. Kolejnym etapem tej naszej rozgrywki oczywiście będzie połączenie gumy jeszcze i krzemu, ale to z tym po kolei. Natomiast teraz chciałbym, żeby panowie się wypowiedzieli, co wy planujecie tutaj nam tworzyć dziś. Cisza. Czyli rozumiem, że znowu udajecie, że coś robicie, a to w rzeczywistości nikt nic nie wie, tak? No a ja? Nie, no ja będę tylko kończył dalej fabrykę silników. Tak. Bo jeszcze ją ostatnio nie skończyliśmy.
No ale to już będzie finalnie. Ja już o tej waszej bazie już słyszę od ponad miesiąca. Bazę budujemy, bazę rozwijamy, coś tam silniki, coś tam tamto. Ja jakoś nie widzę nadal, że tych surowców z tych bazy waszej. Ostatnio to ja musiałem wam silniki na szybko produkować, bo wam silnik tych brakło rotorów czy czegoś tam. To ja nie wiem, jak wy to budujecie, skoro wam surowców brakuje. Proszę się teraz tłumaczyć, co to za ściemy mi tutaj wciskacie, że wy coś tam budujecie? Okazuje się, że problem z wożeniem tutaj towarów nie jest w zależności od ilości lokomotyw czy wagonów, tylko od systemu zarządzania stacjami. Jesteśmy teraz w bazie oscylacja, gdzie w sumie jest główna baza, tutaj już powoduje główny załadunek gumy. Guma pięknie idzie tym górnym taśmociągiem. Ten, kto projektował naszą stację kolejową, jest geniuszem. Kwarc. Po prostu geniuszem. Zrobił idealnie miejsce po to, żeby tutaj górą można było to ciągnąć towary. Bardzo to jest przemyślane, bardzo mi się to podoba. Nie wiem, to chyba prawdopodobnie ty, Xantio, się tym bawiłeś. Możliwe. W każdym razie tam stamtąd, z daleka biorę, ściągam gumę, która jest przywożona tamtym pociągiem. I tutaj prościutko trafia do naszego systemu, o już nawet się zapchało, więc spoko. I teraz co robię? No, proszę mi tam nic nie robić. Teraz oczywiście ustawiam, że tutaj tylko. Stąd zabieramy gumę, czyli będzie ten załadunek gumy. Stąd oczywiście tu jest będzie rozładunek gumy, znaczy oscylatorów, nie oscylatorów, ograniczników. Natomiast te ograniczniki chwilowo będą tutaj przechowane. Natomiast stąd będą przewożone dalej do głównej Glasham, gdzie mamy krzem. I wszystko po kolei, czyli tak. Bierzemy, siadamy do pociągu, dokujemy, więc mamy bazę oscylacja, dok. Oczywiście już mam ustawiony mniej więcej harmonogram. Czyli idziemy z bazy oscylacja, lecimy do Glasshamu, później złote kabelki i ograniczony C. Taki jest plan podróży, ale ja wam to wszystko pokażę po drodze, kiedy nam tutaj ładuje. O, troszkę popatrzymy przez szybkę. Powiem wam, te szyby nawet w sercach, które są fajne. Fajnie to wygląda, jak coś się ładuje. Niestety mam wrażenie, że to one powodują spore lagi, spore obciążenie, bo ta moc obliczeniowa, jakby nie było, też jest wymagana. No dobra, to teraz zgodnie z planem jedziemy do Glasham. Nazwa własna WB Group, z tego co pamiętam, i rozładowujemy naszą gumę. I jesteśmy w Glasham. Glasham, którym mamy rozładowywać zarówno ograniczniki KSI, jak i gumy. Gumy mamy tu. Znaczy tutaj, o tak. Tak, mamy. No są, dobra. I tutaj oczywiście ma być to rozładowane, więc tu mamy zabierać towar. To ma trafić tutaj do magazynu i stąd gumy będą zabierane. Natomiast tutaj ograniczniki KSI. A wiecie co, w sumie mam kilka tych ograniczników. Rzućmy sobie, żeby było. Bierzemy tutaj. I też ma być wyciągany towar. Tutaj natomiast ma być towar ładowany, czyli oscylatory. Stąd mają być pobierane i stąd będą zabierane gdzieś tam dalej, hen, tylko jeszcze w sumie nawet nie wiem. Wiem tylko, że mam to produkować. Gdzie to będzie trafiać, tego nie wiem. Więc bierzemy teraz, chciałbym zadokować. O, dziękuję. Dokujemy. I teraz oba wagony zostają rozładowane i my zaraz lecimy do kabelków, gdzie będzie kolejny punkt przystankowy. Zabieramy złote kabelki, czyli katerytowe, które wjeżdżamy następnie do ograniczenia SI. Przystanek numer 3, złoty kabel. To tutaj właśnie ładuje nasze kabelki. W tym miejscu będziemy tworzyć, pobierać szybkowody, w skrócie mówiąc. I tutaj właśnie robimy dokowanie, tylko tak. Fajnie byłoby się ustawić. Jak widzicie, pewnie troszkę przebudowałem całą stację, bo już naprawdę hamowanie w tej lokalizacji to jest jakaś masakra była. Więc zdecydowałem się, przebudowałem, trochę mi to zajęło, ale spoko, mamy to ogarnięte. Natomiast teraz tak, kabelki, jedziemy do ograniczników wersji i to jest koniec naszej przygody. I cała ta trasa będzie powtarzana jednym i tym samym pociągiem i dzięki temu dostawy towarów, sądzę, że jeden taki kontener powinien wystarczyć na no trochę zabawy dla naszych ograniczników, dla naszych różnych innych systemów. Taki jeden kontener powinien ogarniać. Natomiast jeżeli te kontenery będą faktycznie za małe, że będzie tego towaru za mało przychodziło, to będę to ustawiał, będę powiększał, będę skalował, tak jak tutaj rozmawiałem z chłopakami, skalowanie tych systemów
w mojej ocenie jest naprawdę potrzebne, możliwość rozbudowania i poszerzania i tak dalej, bo nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie aspekty, jakie napotkamy w przyszłości. Tego po prostu nie da się po prostu wychwycić. No i teraz oczywiście tutaj mamy dokowanie. I tutaj a propos bazy ograniczony AC, złoty kabel, tu miałby złoty kabel. I teraz autopilot, ty gdzie cofasz, wróć. A przepraszam, tutaj jak widzicie brakuje nam jednego miejsca. Ustawiony harmonogram, teraz lecimy, baza oscylacyjna. Po drodze wysiądziemy w Glasham, żeby zacząć już produkować systemy dla produkcji oscylatorów. I mniej więcej tak to będzie wyglądało. W każdym razie sami widzicie, że cała ta lista jest troszkę może zamieszane. Dajcie znać według was, czy jest to proste, czy jest to trudne, czy jest to do zrozumienia, czy lepiej, żeby takich systemów więcej nie było, bo jednak to jest zbyt namieszane. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, ewentualnie załapkujcie, żeby stwierdzić, że to jest prawidłowy system. Natomiast no cóż, ja się biorę za produkcję naszych producentów oscylatorów w producentach, więc w sumie cały system produkcji, producentów i tak dalej, tego będzie cała masa, tego będzie naprawdę, naprawdę dużo. I udało się, zrobiłem zarąbistą, przynajmniej w mojej ocenie, świetną fabrykę producentów, raczej ustawiłem sobie producentów i fabryczkę oscylatorów, mniej więcej tak się ono prezentuje. No powiem wam szczerze, fajna zabawa z tymi producentami, bo tak, dostarczamy krzem na najniższym poziomie, później poziom wyżej dostarczamy gumę, a na najwyższym dostarczamy ograniczniki SI. No i to wszystko jest ładnie teraz skonfigurowane, ładnie tutaj jest podpięte i czeka, tylko czeka na uruchomienie, a że z nową aktualizacją, o której ani Xantio, ani WB nie wspomnieli, wprowadzili takie coś, że jeżeli wy macie kabelek, na przykład kabelek przeciągacie od supa, na przykład w taki sposób, to z automatu, jeżeli ustawicie pod bok albo pod sufit, to wam się zmieni na tryb przyczepienia. Więc powiem wam, to jest jedna z lepszych rzeczy, o której o dziwo panowie nie wspomnieli. Ja nie wiem, Xanto, jak wy tutaj skupiacie się na tych aktualizacjach? Zamiast mówić mi o fajnych kabelkach, to wy mi o rurkach nawijaliście. Ja też nie. Dobra, to co? Czynię honory, odpalam i zobaczmy, jak ta fabryka działa. Kurczę. Co tu się będzie działo? Zaraz zobaczymy. Tutaj, patrzcie, wszystko ruszyło. Jeszcze tylko brakuje ślimaków, żeby wiadomo przyspieszyć cały proces, ale zaraz pierwsze oscylatory krzemowe będą nam spływać. No powiem wam, pięknie. Oczywiście tutaj ciągle pociąg dowozi te surowce, więc mamy pełne magazyny tam na dole, pełno tego, to wszystkiego tam jest. No i pierwsze oscylatory tutaj się prezentują. No i teraz ogólnie jak to wygląda z poziomu. Czyli tak, tu ładujemy gumę, tu ładujemy ograniczniki, to leci oczywiście wszystko tutaj do góry, stamtąd dostajemy krzem, który też leci do góry i pięknie takim właśnie takimi pomysłem, taśmociągami poszedłem w tym kierunku. Jak widzicie, powiem wam szczerze, bawiłem się z tym, naprawdę bawiłem się dosyć przednie, bardzo mi się to podobała ta rozgrywka tutaj, jeżeli chodzi o budowę tego wszystkiego. No i tutaj wychodzą, z tej strony wychodzą w taki sposób i wpuszczam oczywiście tutaj prosto, a prawie bym zginął, i tu ograniczniki pięknie lądują na magazynu, a z drugiej strony podobnie leci, a zresztą pokażę wam, co ja się tutaj będę produkował. Lecimy z drugiej strony, no leć, paliwo mamy, więc leć. Tutaj oczywiście drugie producenty wypluwają z tego kierunku i tutaj bardzo powoli to produkują, stwierdzam, ale dobra, póki co, tak jak powiedziałem, przyspieszę za chwilę. I tutaj lecą kolejne nasze oscylatory. Halo, o, leci oscylator, pięknie, tu są, lecą te oscylatory i tutaj z powrotem tym taśmociągiem w dół. Powiem wam szczerze, nawet to jest fajnie pomyślane, bo tutaj wszystko równiutko, tak jakby było pod linijkę, ale od razu mówię, te trzy taśmociągi pionowe nie były robione pod linijkę, to wszystko na czuja, wszystko miało wyjść tak jak wyszło, więc jest spoko. Tutaj oczywiście tego nie ma tak dużo, żeby wam zaprezentować, ale za to tutaj mamy 18, słuchajcie, oscylatorów. Pierwsze 18 oscylatorów zaraz pojedzie do bazy, tylko pytanie, gdzie jest pociąg? Pociąg jest w drodze, tylko pytanie, który pociąg? Z tego co widzicie, jest tutaj masakra, ja nie wiem, a chyba to jest ta. Szkoda, że lokomotywy nie idzie nazwać. Po prostu lokomotywa to lokomotywa.
Znaczy, sama w sobie lokomotywa chyba można nazwać, ale na mapie chyba ona nie jest ta nazwa widziana. A szkoda, przydałoby się. O nie, jest, przepraszam, lokomotywa Czocho Hemlo, lokomotywa i lokomotywa, więc tą lokomotywę na pewno będę musiał oscylo nazwać, żeby wiadomo było, o co chodzi. I takim to sposobem mamy 24-25. Nie no, powiem wam, ta konstrukcja mi się podoba. Guma nam ładnie tutaj schodzi z magazynu, więc tutaj sobie teraz też będę dorzucał tej gumy, żeby nie mieć po prostu nadmiarów. Tutaj tak samo te ograniczniki, jest ich cała masa, mam w kieszeni, więc też im dorzucę. No i czekamy, czekamy, gdzie ten pociąg. Halo, jedzie ten pociąg, dobra, to jest chyba dopiero ten. Więc my musimy, oczywiście Ksancio nas tutaj idzie, widzę, odwiedzić, ocenić moje. Ciuciu, pociąg jedzie. Tak, jedziesz pociągiem? Nie, nie, nie. Nie oszukuj, ty ciągle skaczesz na tych wyrzutniach. I właśnie to jest chyba trzecia rzecz, którą też nie wspomnieli. Wygląd, działanie wyrzutni się też zmienił, ale to pewnie już wam zaprezentuję w innym momencie, w innych okolicznościach i w ogóle i w szczególe. Póki co naprawdę jestem mega, mega, mega zadowolony z tego, że nasza produkcja oscylatorów ruszyła. Jak, ile powiedz mi teraz tych oscylatorów potrzebujemy, żeby tak mniej więcej coś odblokować? Masz takie info? Około 150 oscylatorów. No, to przez ten czas, to sobie tak pogadałem, już mamy 40. Więc produkcja całkiem spoko. Okej, jedzie pociąg, teraz zobaczycie. Tylko tak, fajnie byłoby się ustawić, żeby mnie te maszyny nie popłonęły. Czyli te nasze tutaj... Przywiozłem ślimaczki. Przywiozłem ślimaczki, o idealnie. I patrzcie, pociąg podjeżdża. I teraz będzie tak, rozładowywał. Zaraz ocenimy, co on rozładowuje. Bo tutaj będzie rozładował... tu jest pusto. Tutaj mamy ograniczniki. I tak, ograniczniki i guma. Ale on nie ma załadunku w tym momencie. Nie ma załadunku tych oscylatorów. Bo prawdopodobnie trzeba będzie dostawić jeden wagon i wtedy oscylatory będą zabiegane, zabierane i będziemy mieć wszystko, co nam potrzeba. A że są tutaj pełne, no to nic, to nie da rady. Dobra, spoko, w takim razie jeszcze wiem, że muszę tutaj dostawić prawdopodobnie dwa, bo kryształ też bym stąd zabierał i jechałby do dalej bazy. No i wiadomo, standardowo tam pociąg wiadomo gdzie jedzie. No nic, to co, ładujemy, czekamy aż oscylatory się ogarną. I my tutaj zaraz będziemy odkrywać kolejne nitrowana rama. Już odkrywasz coś beze mnie? Osz ty. Dobra, pokaż co tam jeszcze jest. Pokaż mi, a nie, postaw to i zobaczmy co tam jeszcze jest. A gdzie jesteś? Tu, latam za tobą. No jaki typ. No chodźesz tu, bo ci zaraz pociągnę z kika. Tak, to po pierwsze, że beze mnie. Ała. O, ile ślimaków. Dobra, zobaczmy, ile tego rzeczy mamy. Organy mamy, kateryt mamy. Nie, kateryt mamy? Nie mamy. Superkomputerów jeszcze nie mamy. Ale to już zaraz będziemy mieć spokój. Więc wieżyczka i te różne bariery, szmery. To już mamy, znaczy będzie superkomputer. Kwarc. Grzybnia, tu elektroślimaki. Kwarc, tak, kwarc i siarka. Siarka jest odkryta, więc w sumie tylko dwa drzewka nam zostały. Została nam technologia radarowa. Czyli, wiesz co, jakbyś, oni w sumie mam 5, brakuje nam 5 nadajników, bo to będzie oscylatory i mamy skanowanie sygnału radiowym, 50, 150, 250 potrzebujemy, nie oszukuj, 250, żeby zrobić drzewo całkiem. No to więc ślimaki, koniecznie ślimaki, dorób 5 nadajników, ja sobie tutaj przetworzę ślimaki, żeby były oczywiście wiadomo co, czyli byłby boost i już ogarniamy. Tu mamy nadajniki. Nadajniki, dobra, dzięki. No przy pracowni w życiu, idź mi stąd, sio. Ja tu pracuję, muszę tu pracować, ślimaki są do ogarnięcia, tak? Ale to nie jest to, hej, halo, co to ma być? To nie jest ten, nie do mnie man, który to jest, o, to, dziękuję, właśnie, to chciałem. I bardzo fajnie jest ta opcja, że pokażę tylko receptury możliwe do wykonania fragmenty energetyczne, więc raz. Mamy jednego ślimaka ogarniętego. Jeszcze tutaj mamy 2, 5, 7 i 8, 9. Wprawdzie w tych ślimaków mamy cała masa w innych miejscach, ale zróbmy teraz to co tu. Ciekaw jestem, czy energetycznie jestem w stanie to wyciągnąć. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie. Póki co, jak widzicie, wszystkie te producenty są pozapchane surowcami, więc nie boli mnie w żaden sposób to, że tutaj wrzucam i podkręcam. Bo naprawdę to będzie mocno wydajnie.
Czy mi się wydaje, czy maszyna, jak produkuje, to zmienia światełko? Jak jest podkręcona, albo jak jest brak, to na pewno. Czerwone na pewno i zielone, a w momencie, a nie, bo teraz... A jest, jest, zmienia światełko. Światełko zmienia, ale prawdopodobnie jak działa na buście, bo patrz, jak wrzucam nie, busta, no, bo tu jest zielony. I patrz teraz, jak wrzucę do ślimaka, to czy zmieni światełko? Tak. Zmienia, boost, czyli zmienia sobie faktycznie. Dobra, spoko, podoba mi się takie rozwiązanie, okej. Okay. Czyli boostujemy, jeszcze tutaj troszkę dorzucimy. Nie ma, znaczy jest frajda, jest zabawa. Jest produkcja. Czyli to wszystko, co chciałem, to mam ogarnięte. No i brakuje nam w sumie dziewięciu ślimaków. Dziewięciu kryształów brakuje nam, żebyśmy mieli tutaj na 100%. Oczywiście, gdyby jeszcze nam to było mało, to tutaj mamy mnóstwo miejsca, żeby ogarnąć jeszcze coś ekstra. A póki co, odkrywamy dalsze technologie. Mamy już wszystko, mamy już wszystkie surowce, które nam potrzeba. Ile mamy? 233, zaraz się doprodukuje cała reszta. A my skanujemy, co mi tu budujesz? Pytanie, co mi tam kombinujesz? Panie, okej. Okay. Barierkę chcę. Barierkę, aha, dobra, no to buduj, to buduj. Ja otwieram technologia radarowa. Rozpocznij badania, 3 sekundy. I gotowa. Zakończyła, wybierz element, kolejny, bardzo dobrze. Radiowa jednostka kontrolna, proszę bardzo. Nie 3 minuty, tylko 3 sekundy. Drugie mamy. I została nam stacja sygnałowa, skanowanie sygnałem radiowym. Też sobie ocenimy, tylko ty dobierzmy sobie resztę. Ile mamy już? Nie widzę. 46, 48 i jeszcze 2. Jeszcze tylko takie dwa maluśkie. 49, 50. Dziękuję, właśnie to chciałem, żeby odkryć ostatni etap tego, czyli skanowanie sygnałem radiowym. Ale coś mi zabrało nadajniki. A wieża radarowa, więc potrzebuję 10 nadajników. Już się robi. Jakbyś mi mógł odgarnąć, bo teraz zauważyłem, że faktycznie tego nie mam. I to jest problem, panie. Pani, to jest mega problem. Jak tak można bez nadajników? Dobra, dam radę. Mamy 10 nadajników. Słuchajcie, i zakończamy kolejną gałąź. Jest to kwarc. A to będzie trwało już 5 minut. Ostatnia. I zostanie nam tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, to dyski. Ile tych dysków jeszcze średnio może tam być? No, kilka, może kilkanaście. Kilkanaście. Do tego jeszcze nam zostają raz, dwa, trzy, cztery, pięć rodzajów badań, jeżeli chodzi o superkomputer, o słup energetyczny klasy trzeciej. O, powiększony ekwipunek, programowalny rozdzielacz, no i coś jeszcze. Natomiast tutaj płatki kwiatów, grzybnia, skład kliniki, elektroślimak, kwarc i siarka. Wszystko zostało odkryte, a przynajmniej taki właśnie był, właśnie i taki to był zamysł. Dobra, zobaczmy, co dostaliśmy, bo jeżeli chodzi o elektrownię atomową, to mnie jeszcze nie interesuje. Natomiast mnie interesuje produkcja, ten nadajnik, gdzie on jest, powiedzmy. W której on strukturuje organizacja. Wieża radarowa, 20 nadajników. Przestukasz? Przestukasz, prawda? Przestukasz. Okej. No to stukaj, a ja tam wieżę radarową postawię. Jako dumne zakończenie tego odcinka. Jak widzicie, trochę pogadaliśmy, już mamy 40. Więc to naprawdę my, wychodząc gdzieś robić inny system, wracając tu, tych oscylatorów będzie cała masa. Ewentualnie, tak jak powiedziałem, możesz dorzucić 6 ślimaków, bo w tym momencie Krzysztof dorzucił już 3, więc dorzucamy 6 ślimaków, mamy 6% na full. Zawsze można tych procentów napakować jeszcze więcej. Mamy 11. 11, super. To ja może też dorobię nadajniki. Mogę, 32 nawet mogę. Ho, super. Jest już par, pyk, już stukamy, panie. Leci to, raz, dwa, trzy, już mamy to wszystko. Ile tych potrzebuję, tak a propos? Wieża radarowa, 20. Tylko mi braknie kabli. Masz jakieś kable? Mam. Dobrze. Zwykłe kable, to takie ewentualnie. O, super. Miedziane czy nie? Czy tak? Nie, to zwykłe, bo mi brakuje do... Brakuje mi 80. Tak. O, dziękuję. Dziękuję. Wyszedłem całkowicie z surowców. Wszystko, co miałem, to wydałem. No i wieża radarowa. Wow, weź to postaw tutaj, pan. Ja tu w ogóle tego nie widzę, gdzie to jest. I dlatego jest...
O, dziękować. O, proszę. Proszę. Piękna wieża radarowa. I tak miało być. Oj, patrz, nawet fajne wejście tu jest. Wejdźmy sobie tylko po schodach. Ło, jak mną te lepiej. Ło, panie, co to jest takie wejście? Ło, nie no, super się wchodzi, nie powiem, rewelacyjnie wręcz. Telepie mną jakby nie powiem co. Dobra, idziemy do góry. Tam u góry wieje. Słucham? Tam u góry wieje. Tak, wieje? Dobrze, niech wieje, dobra. Ło, panie, to wiesz co, to teraz naprawdę. Po raz pierwszy postawiłem wieżę radarową. Jak ona się prezentuje? Nie, fajnie. Powiem wam, fajnie, podoba mi się to. Jest zasilone podłączenie już? Jest. Tak. Nie. Powoli. Blisko było. No, jest bycza. Ona się minimalnie mieści pod tą skałą. Dobra. I dzięki temu wieża radarowa odsłania nam sporo terenu. Odsłania nam wszystkie te ciemne plamy. W końcu nie ma tu ciemnych plam. Sądzę, że jeszcze drugą wieżę radarową trzeba będzie postawić gdzieś na pustyni i tutaj trzecią wieżę radarową będzie w głównej bazie i to ewentualnie gdzieś tam w okolicach. W każdym razie jestem bardzo fajnie. I pytanie, wieża radarowa, proces przeskania 50%, maksymalny obszar skanowania, no to będzie fajne, dobra, ona tu zostaje w takim razie. Ja chcę zobaczyć jak jest full, więc ona tu zostaje. Natomiast my, ile mamy jeszcze tych oscylatorów? No i patrzcie, 62 chwilka i już mamy 62 kolejne, no i to jest bardzo fajne. No i takim to słuchajcie akcentem my dzisiaj będziemy kończyć, bo chyba odkryliśmy praktycznie wszystko, co mogliśmy już odkryć z oscylatorami. Tutaj kolega mi wspomniał, Xantio, że będzie chciał ogarniać temat pochłaniaczy ciepła. Gdzie te pochłaniacze mamy? Pochłaniacze ciepła, inaczej jak to zwali? Nie pochłaniacze ciepła, tylko... Xantio, weź no pomóż. Radiowa jednostka kontrolna? Radiatory, o tak. Tak. Potrzebujemy miedzi. Miedzi mówię, znaczy aluminiowej blachy albo gumy. Dostajemy standardowo dwie. Albo receptura alternatywna. Więcej aluminium, ale tym razem miedź. I mamy pochłaniacz ciepła. I, no, i to jest właśnie w jakiś sposób, więc... No cóż, teraz pytanie, czy ty, Xantio, chcesz się tym zajmować, czy ja będę to budował? To jest ważne pytanie. No jak chcesz. Bo później to jest prosta droga już do turbosilników, jeśli dobrze rozumiem. No tak. Turbosilniki, czyli mamy tak, pochłaniacze, radiowa jednostka kontrolna, to nie jest to samo, ty mówisz mi radiowa jednostka kontrolna. Nie. Ale do radiowej jednostki kontrolnej są potrzebne pochłaniacze. I dopiero później turbosilniki. Tak, no ale pochłaniacz jest tu i tu wykorzystywany, a to wygląda, że będziemy mieć bardzo fajną fabryczkę, ale tak, mamy tak, silnik, radiowa jednostka kontrolna, ogranicznik GSI i stojan i słuchajcie, mamy trzy turbosilniki. No to powiem ci szczerze, że fabryczki się ciekawie zaprezentują. No nic, pomyślimy, podyskutujemy, zobaczymy co się da. Może ja się skupię w końcu na budowie kolei do was tam i zobaczymy co wy tam wymodziliście. Zobaczymy jak to się prezentuje. A póki co, słuchajcie, tym oto pięknym akcentem, z tą fabryką, z tym wszystkim, będziemy się kończyć. Kset, jesteś gdzieś tu? Jesteś? Jest. To się ładnie tutaj ustaw, żeby cię było widzieć. I ogromnie dziękuję ci dzisiaj za to, że zakończyliśmy ten w końcu projekt. Dziękuję także WB, który niestety nie mógł już z nami dłużej zostać, ale dzielnie też pracował. Dzielnie dziękujemy ci WB. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, łapki, polecamy i komentujemy. Tak jest. To powinno być to. Komentowanie to. Dobra, więc jeszcze raz ogromne dzięki. Pamiętajcie, jeżeli nie jesteście na bieżąco, subskrypcja, dzwoneczek, mile widziane. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, Staniu i... Xantio, hej. Dobra, na razie, hej! Hej!